Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A dziś naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, dobry wieczór panie profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się. Przed nami duży protest rolników w Warszawie. Od wielu dni protestują na przejściach granicznych z Ukrainą, ale właściwie na terytorium całego naszego kraju. Czy ten duży protest w Warszawie polskich gospodarzy zmusi rząd do trochę obudzenia się chyba z takiego miesiąca miodowego, wytykania błędów poprzednikom, a trzeba będzie się wziąć do pracy i odpowiedzieć na te konkretne postulaty polskich rolników? Wie pan, czy zmusi, to jest duży znak zapytania, no bo nie takie protesty przechodziły przez naszą stolicę, które no, kończyły się owszem jakimiś deklaracjami, może spotkaniami, a potem, gdy już rolnicy czy inni protestujący rozjechali się do domów, no to sprawa powracała do pewnego status quo. No to nie jest prosty problem do rozwiązania, no bo musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytania o przyczyny. Właściwie dlaczego dochodzi do tych protestów? Myślę, że wielu Polaków też jest nieco zdezorientowanych. Z jednej strony owszem widzą prawdziwy problem, jaki mają rolnicy, którzy nie są w stanie sprzedać swoich produktów po cenach, które by przynajmniej nieco przewyższały cenę samej produkcji. No ale z drugiej zapytują, no cóż dadzą te protesty i gdy jeszcze utrudnia się życie no, wielu Polakom. No, z tym się będą musieli zmierzyć nasi rolnicy, tak jak zmierzają się rolnicy, producenci rolni w całej Europie, zwłaszcza we Francji, w Niemczech, w Belgii. I widzimy, że no, na przykład w Niemczech te protesty właściwie nie przyniosły większych skutków. Panie profesorze, ale też patrzymy na badania opinii publicznej, to sondaż dla Rzeczpospolitej sprzed kilku dobrych dni, tam czytamy, że ponad 54% ankietowanych popiera postulaty gospodarzy, a blisko 23% raczej zgadza się z postulatami, czyli postulatami przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi oraz otwarciu unijnego rynku dla produktów z Ukrainy. Co się okazuje, jak też tam szczegóły czytamy tego badania, to te protesty popiera aż 84% wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz 34% wyborców koalicji rządzącej, czyli to poparcie społeczeństwa dla tych rolniczych protestów jest duże, pomimo tych różnych utrudnień, których też w Warszawie dotkliwie możemy się spodziewać. No, z jednej strony się z panem zgadzam. Owszem, sondaże pokazują, że Polacy mniej więcej wiedzą, o co chodzi w tych protestach i nie dają sobie wmówić, że jest to jakiś protest ludzi, którzy nie rozumieją pewnej konieczności, nazwijmy jej konieczności dziejowej, to znaczy, że z jednej strony no, musimy wprowadzić różnego rodzaju ograniczenia emisji gazów różnych cieplarnianych, no bo to jest zagrożenie dla planety, a z drugiej strony musimy pomagać Ukrainie. Tego typu narracja no, spotyka się u większości Polaków z pytaniem dotyczącym skali tych zmian, tempa ich wprowadzenia, no, a przede wszystkim kosztów, zarówno tych związanych z tymi właśnie działaniami proekologicznymi, jak i tymi związanymi z pomocą Ukrainie, no i z koniecznością no, otwierania rynku na ich produkty rolne, w sytuacji, w której inne kierunki eksportu zostały przez Federację Rosyjską w jakimś sensie zablokowane. Polacy widzą, że rolnicy mogą być, i też myślę, że w dużej mierze to także działa na wyobraźnię, pierwszymi ofiarami tego typu polityki, którzy już na własnej skórze odczuli konsekwencje tego typu działań. I to jeszcze przed ich takim realnym wprowadzeniem w sytuacji, w której to będziemy musieli zupełnie zmienić swoje otoczenie dotyczące no, normalnego funkcjonowania w domach, dbać o różnego rodzaju termoizolację i tak dalej. Te koszta idą w miliony
czy w miliardy w skali państw, a w tysiące, w setki czy dziesiątki tysięcy w skali gospodarstw. I myślę, że stąd jest ta empatia, bo ludzie widzą w tych protestach albo w tym niezadowoleniu forpocztę tego, co może nas wszystkich spotykać w najbliższej przyszłości. Zdaje się, że rządzącym chyba trudno też podważać ten społeczny, szeroki ruch rolników protestujących, bo tam nie ma jednego lidera. No, pojawiają się takie głosy ze strony chociażby ministra Kołodziejczaka, że to są pisowskie zgromadzenia organizowane przez byłych rządzących, którzy też swoje mają na sumieniu w sprawie rolnictwa, ale wciąż nie ma jednoznacznego lidera. Te protesty są oddolne, to utrudni też rządzącym no w pewnym sensie walkę z protestującymi, bo jak pamiętamy przecież też no, siłowe rozwiązania protestów, które stosował poprzedni rząd Donalda Tuska, tu przywołuje na tę sytuację strzelania też do górników na Śląsku. Ja myślę, że za rolnikami przemawia fakt, że to też nie dzieje się tylko w naszym kraju. To jest pewna sytuacja międzynarodowa. Również jutro w Warszawie mają być przedstawiciele strajkujących rolników z innych państw, a więc ma pan rację, trudno to połączyć z jakąś jedną opcją polityczną. Te wyniki badań, na które pan wskazał, również pokazują, że także elektorat partii obecnie rządzącej no widzi realny problem i widzi potrzebę rozwiązania tychże spraw nie w sposób konfrontacyjny, no, ale w taki sposób, aby można było no, jakoś działać w konstruktywny sposób. Tylko jak mówię, tutaj nie ma dobrych takich rozwiązań, które pozwoliłyby z jednej strony rządzącym zapewnić w sposób taki no, wiarygodny, iż te postulaty zostaną uwzględnione bez zgody struktur europejskich, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. No, a tam, jak wiemy, już zapadają decyzje zupełnie odwrotne, więc obawiam się, że to będzie taka próba przeczekania, wyciszania, trochę takiego pójścia na pozorną ugodę, tak jak choćby ze stosowaniem środków do nawożenia roślin. Tutaj już wiemy, Unia Europejska ustąpiła, ale w wielu innych kwestiach myślę, że te protesty no, zostaną, może nie będą rozbijane, bo to jest bardzo niebezpieczne dla formacji rządzącej, zwłaszcza w sytuacji przedwyborczej, przed wyborami samorządowymi i na pewno nie chcą stracić wielu tysięcy głosów rolników, ludzi mieszkających na wsi. Stąd myślę, że to będzie takie odwlekanie w czasie, taka gra na czas i próba raczej działania, tak jak to jest, z jednej strony trochę izolującego możliwości działań rolników, no poprzez choćby właśnie tą infrastrukturę krytyczną, którą Donald Tusk ogłosił na granicy z Ukrainą między innymi, no i właśnie dawanie takich nadziei, że w najbliższym czasie te kwestie zostaną podniesione na forach europejskich. Pan profesor wskazuje na to, że decyzyjność jest na poziomie Brukseli, a politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie tak dawno oddali władzę, no przekonują, że można wprowadzić krajowe embargo. Na to też w ostatnich miesiącach decydowali się rządzący, rząd Mateusza Morawieckiego. I teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że to, że rząd Donalda Tuska tego nie robi, to wynik tego, że obawia się też po prostu Brukseli, że będą pewne naciski, jeżeli zdecydowałby się na taki krok.
No tak, pamiętajmy o sytuacji politycznej, jaka była wtedy. No jednak Komisja Europejska, Parlament Europejski był bardzo nieprzychylny tamtemu rządowi, a więc nasze działania trochę wbrew woli tychże instytucji, no były też takim pokazem no niezgody na to, iż oni na przykład blokują nam środki z KPO. W piątek, jak wiemy, pani von der Leyen ogłosiła, że te środki zostaną odblokowane. No i to myślę, że jest również pochodną tego, iż no mają nadzieję stolice europejskie na to, że te kwestie dotyczące polityki szeroko rozumianej, gospodarczej, rolnej będą z Brukselą uzgadniane i nie będzie to działanie jednostronne rządu polskiego. I wydaje mi się, że tutaj ma pan rację, Donald Tusk, no czuje się zakładnikiem tychże pozytywnych rozwiązań i nie chce drażnić zarówno stolic europejskich, tych dużych państw, jak i instytucji unijnych. A w ubiegłym tygodniu też przyjechała do Warszawy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i ogłosiła, no po raz kolejny słyszymy, że są środki z Krajowego Planu Odbudowy. No są też takie komentarze, że ta jej wizyta miała w pewnym sensie pomóc Donaldowi Tuskowi, zmagającemu się z protestami rolników, żeby trochę w lepszym medialnym obrazie go pokazać jako tego skutecznego polityka, który unijne środki wreszcie do Polski ściągnie. Ale tu się rodzi też podstawowe pytanie, co było głównym powodem blokady tych środków, no bo jakichś radykalnych zmian w polskim prawie nie widzimy, mamy tylko deklarację tych zmian ze strony koalicji rządzącej. Ustawy takie radykalne trudno będzie procedować, bo zapewne pan prezydent ich nie podpisze. Co za tym się stało, że to KPO znów ma tak szybko do nas trafić, zgodnie z deklaracjami niemieckiej polityk? Ja myślę, że jednak zwycięstwo formacji politycznej, która jest lepiej widziana ze strony właśnie państw europejskich, tych zachodnich, którzy i tu można z jednej strony wskazać na to, iż Donald Tusk gwarantuje nie tylko lepsze współdziałanie, ale też mniejszą konkurencyjność Polski, gdy idzie o rozwój gospodarczy, własną politykę gospodarczą. Tutaj można to przedstawiać właśnie jako budowanie wspólnej przestrzeni gospodarczej, a o tym się mówi w różnych zakresach, od edukacji począwszy, właśnie na gospodarce skończywszy. No i ta wspólna przestrzeń no może być tak budowana, że mamy port lotniczy w Berlinie, no to po co nam CPK? Mamy port kontenerowy w Hamburgu, to po co nam podobny w Świnoujściu? No i chcę przez to powiedzieć, że możemy niestety spodziewać się tego typu działań politycznych i to będzie pewien koszt, który Polska będzie musiała zapłacić za choćby uruchomienie środków z KPO, że zostaniemy pozbawieni tych inwestycji, które miały takie znaczenie potężne, strategiczne, właśnie nawet takiego swoistego uniezależnienia się już od tych, prawda, pieniędzy takich czy innych europejskich, żebyśmy byli na tyle rozwiniętym, bogatym krajem, który stać na to, a zwłaszcza, że już niedługo staniemy się nawet płatnikami netto w ramach Unii Europejskiej, aby z jednej strony no być godnym partnerem pozostałych państw, a z drugiej strony nie liczyć ciągle na pomoc z zewnątrz, no ale po prostu budować własny potencjał gospodarczy. I to zahamowanie budowania tego potencjału gospodarczego, co słychać, widać z różnych stron, no niestety jest chyba tą groźbą, która stoi nad nami.
A czy te środki otrzymamy z Krajowego Planu Odbudowy, to ciągle jest wiele pytań, no bo już są medialne doniesienia o tym, że być może nie wydamy ich do końca sierpnia 2026 roku. Takie sugestie pojawią się ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To powtarzają media. Przygotowywany jest audyt programów w ramach KPO, aby dokonać szansy na ich realizację. Politycy opozycji, m.in. Suwerennej Polski, wskazują, że unijna kasa przecież świeci pustkami, bo kolejne miliardy zostały zadeklarowane dla Ukrainy, więc rodzą się pytania, czy będą środki dla Polski. A jeśli będą, to za jaką cenę? Być może za cenę nowych unijnych podatków. Panie profesorze, i na koniec jeszcze chciałbym wrócić do protestu rolników. On też wchodzi na taki poziom dyplomatyczny rozmów na linii Warszawa-Kijów. Są różne słowa ze strony władz ukraińskich wzywające do szybkiego zakończenia blokad granicy, trochę dyscyplinujące też w pewnym sensie polskie władze. Minęły 2 lata od tej ponownej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak te bieżące wydarzenia też w perspektywie tych 2 lat ogromnej pomocy Polaków dla Ukraińców, jak będą wyglądały relacje polsko-ukraińskie? Czy społeczeństwo budzi się z takiego romantycznego pomagania i też zaczynamy bardziej pragmatycznie patrzeć na tą relację Kijów-Warszawa? Polacy się już dawno obudzili z tego takiego, prawda, sentymentalnego, romantycznego spojrzenia na te kwestie. Zwłaszcza, że sami Ukraińcy swoim pragmatyzmem nas właściwie także w ten sposób ukierunkowują, gdy idzie o myślenie polityczne. No z drugiej strony na tym powinna polegać polityka zagraniczna, więc myślę, że w tej chwili będzie, nie chcę powiedzieć, więcej pragmatyzmu właśnie w tej chwili niż było za rządów poprzednich, no ale możemy się spodziewać takiej odpowiedzi, która będzie głosem bardziej europejskim. Nie wiem, czy to będzie lepiej, czy gorzej. Tu akurat, gdy idzie o tą politykę Polski wobec Ukrainy, od początku mieliśmy właśnie pewne wątpliwości co do tego, czy to nie jest właśnie zbyt daleko idące ta pomoc bez jakiegokolwiek zapewnienia, iż będzie ona nie tylko że uszanowana odpowiednio, ale dodatkowo, że Polacy, no mówiąc pragmatycznie, jakoś na tym skorzystają. No było to w tym działaniu za naszą i waszą wolność, trochę w obronie także nas samych. No a teraz chyba będzie właśnie, jak pan powiedział, o wiele większe, o wiele bardziej pragmatyczne podejście. Tyle, że już mniej będzie ono zależało od woli Warszawy, a bardziej będzie podporządkowane temu, co w jakich kierunkach ustalą polityczny mariaż z Ukrainą gdzieś w Berlinie, w Paryżu czy w Brukseli. Choć widzimy też pewne przebudzenie w stolicach europejskich, przynajmniej na poziomie deklaratywnym. W Paryżu też spotkali się przecież przywódcy ponad 20 państw na zaproszenie Emmanuela Macrona, który wzywa do większego zaangażowania na rzecz Ukrainy. Bo chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że odpuszczenie Rosji może oznaczać dla nas wkrótce obecność wojsk rosyjskich na terytorium państw NATO. Ja mam tutaj ja nie jestem zwolennikiem takiej tezy, powiem uczciwie. To jest pewne zagrożenie, które trzeba brać poważnie pod uwagę, ale to też jest pewne zaklinanie rzeczywistości, które służy bieżącej polityce. No nagle teraz w sytuacji, w której to faktycznie Rosja już jest znacząco osłabiona, chociaż tam na froncie ukraińskim to trochę inaczej wygląda, ale nagle teraz wielkie obawy przed rosyjskimi atakami na kraje NATO pojawiają się, no bowiem chyba chodzi o to, żeby oddziaływać politycznie na własne społeczeństwa, także przymuszając pewne inne państwa do większej aktywności. No gdzieś tam się buduje nawet w Berlinie tego typu narracje. No ale w sytuacji prawdziwego zagrożenia, gdy Kijów był zagrożony, no to tam czekano, aż w ciągu 3 dni upadnie. Więc ja mam ciągle obawy, iż ta narracja dotycząca zagrożenia takiego czy innego formułowana jest niekiedy ad hoc,
na potrzeby polityczne także. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. A Polski Punkt Widzenia jutro o stałej porze. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.